Biblioteka Raczyńskich to miejsce, które kojarzy się z czytaniem i ciszą. I my dzisiaj chcemy tę biblioteczną ciszę trochę zmącić i opowiedzieć, co u nas słychać. Rok 2020, 2020, a nie 2020, pamiętajcie. Rok 2020 rozpoczął się na dobre i to jest świetny czas, by sięgnąć do naszych statystyk i odpowiedzieć na pytanie, co czyta poznań? Ponieważ robimy to już po raz trzeci, możemy pokusić się o porównanie i sprawdzenie, które gatunki zachowują swoją pozycję lidera, które tematy pojawiają się po raz pierwszy, a które tracą na znaczeniu. Bo wbrew pozorom, wybory czytelników nie są stałe. I choć są gatunki, które pojawiają się w statystykach najczęściej, to są i takie, które w tym roku po raz pierwszy znalazły się w tym zestawieniu. W obszarze literatury beletrystycznej dla dorosłych. Przez dwa lata niezachwiana była pozycja Katarzyny Michalak, która w 2017 i 2018 roku znajdowała się na pierwszym stopniu podium. W 2019 była co prawda w pierwszej dwudziestce, ale musiała ustąpić pola autorowi kryminału. I tu czekało nas pierwsze zaskoczenie, bo nie był to żaden ze współczesnych autorów, do których podczas festiwali ustawiają się kolejki fanów. A każda informacja o premierze nowej książki jest szeroko komentowana nie tylko na stronach poświęconych literaturze. Kryminały pojawiały się w naszych wcześniejszych zestawieniach, ale nie były tak wysoko. Być może tendencja zwyżkowa związana jest z rozwijającym się poznańskim festiwalem kryminału Granda. Czy także z Wielkim Festiwalem Fantastyki Pyrkon związane jest pojawienie się w naszym zestawieniu książek tego gatunku? No, tym bardziej, że jak wiemy, po spotkaniach z autorami fantastyki, jego fani są niezwykle wierni i wytrwali. Wśród książek niebeletrystycznych nadal wysoko utrzymują się te historyczne i biograficzne. Są też przejściowe zainteresowania. Na przykład w 2017 roku z chęcią wypożyczano publikacje o przyrodzie, a w 2019 uwaga czytelników skupiła się na zagadnieniach dotyczących zdrowia i zdrowej diety na wywiadach z lekarzami i reportażach. Czytają dorośli. Czytają też dzieci. W 2017 roku pierwszą dziesiątkę wypełniły książki z serii Biuro Detektywistyczne Lasego i Maj. W 2019, w pierwszej dwudziestce, mimo sporej oferty kryminałów dla dzieci i młodzieży, ten gatunek nie pojawił się w naszym rankingu. Za to po raz kolejny widać zainteresowanie książkami, które można wykorzystać w rozmowie na niełatwe tematy. Tytuły biblioterapeutyczne, dotyczące emocji lub wyjaśniające pewne mechanizmy otaczającej nas to rzeczywistości, cały czas cenione są przez dzieci i rodziców. Wśród popularno-naukowych tytułów dla dzieci w 2019 roku dominują książki o zwierzętach, które co roku pojawiają się w zestawieniu. Ale być może ich wysokie miejsce jest też konsekwencją prowadzonego przez Bibliotekę Raczyńskich od marca do grudnia cyklu Czytaty Cztery Żywioły. Który skupiał się właśnie na tematach przyrodniczych? Czy Poznaniacy różnią się w swoich wyborach czytelniczych od mieszkańców innych miast? Podobne statystyki do naszych prowadzi Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, która pod koniec 2019 roku podała, że najchętniej wypożyczano u nich książki Remigiusza Mroza i Katarzyny Bondy oraz serię Olasem i Mai. W 2018 roku, poza kryminałami, dużym zainteresowaniem cieszyły się Podobnie jak u nas książki Katarzyny Michalak oraz Magdaleny Witkiewicz i Hanny Cygler. Warto w tym miejscu dodać, że obie autorki często umieszczają akcje swoich powieści właśnie w Gdańsku. Nasi czytelnicy też lubią czytać o swoim mieście. Wśród chętnie pożyczanych książek pojawił się przewodnik Poznań Katarzyny Byrtek oraz powieść obyczajowo kryminalna Witolda Dębczyńskiego Tajemnica Sułacza. Jak widać obszary zainteresowań czytelników są podobne. Patrząc na listę najchętniej pożyczanych książek, widać, że nasi czytelnicy wysoko cenią nowości. Sporo najchętniej pożyczanych w 2019 roku książek wydanych zostało właśnie w 2018 i 2019 roku. Poza atrakcyjnymi nowymi tytułami, w bibliotece poszukujemy klasyki. Wśród najchętniej czytanych książek pojawiła się m.in. praca Claude'a Lévi-Strauss'a, powieść Dickens'a Oliver Twist oraz należąca do kanonu literatury dla dzieci. O czym szumią wierzby. A czyją opinią kierują się czytelnicy, wybierając książki? Biblioteka Narodowa w raporcie Stan Czytelnictwa w Polsce w 2018 roku przedstawiła dokładne badania, z których wynika m.in., że wszyscy czytelnicy, bez względu na wiek, w pierwszej kolejności kierują się samodzielną oceną zawartości, dalej opinią znajomych i rodziców. Potem, w zależności od wieku respondentów, jako wspomagające wybory pojawiają się czytelnicy w internecie w grupach wiekowych 15-24 oraz 25-39, a wśród starszych 40-59 i ponad 60 bibliotekarze. Opinia bibliotekarzy jest na piątym miejscu wśród kryteriów, którymi kierują się nastolatki, a polecenia bibliotekarzy w grupie 25-39 wyprzedzają jeszcze opinie krytyków zamieszczane w prasie i telewizji. Co ciekawe, Wszystkie grupy wyżej cenią polecenia bibliotekarzy niż księgarzy. Księgarze znajdują się zaraz za bibliotekarzami wśród najstarszych, natomiast zajmują dużo dalsze miejsca wśród młodszych czytelników. Zdanie bibliotekarzy jest też częściej brane pod uwagę niż listy bestsellerów albo nagrody literackie. Wynika z tego, że co oczywiste, czytelnicy najbardziej ufają swojemu gustowi i poleceniom tych, których znają. Ale do tej grupy trafiają też bibliotekarze. Skąd to zaufanie? Rodzi się ono podczas wizyt czytelników w bibliotece, a przede wszystkim rozmów z bibliotekarzami, które pozwalają lepiej poznać preferencje i potrzeby użytkowników bibliotek. Jak pisze Kate Morton w powieści Milczący zamek, bibliotekarka zajrzała w głąb mojej duszy i ujrzała tam lukę, która domagała się zapełnienia. W końcu to właśnie uświęcony przysięgą cel bibliotekarza. Kojarzyć księgi z ich wiernym czytelnikiem. Zdrowia. To z pewnością najpopularniejsze życzenia, które składamy przy okazji przeróżnych świąt. Zdrowie jest też ciekawym tematem lektur, a książki o różnych jego aspektach należały do tych najchętniej wypożyczanych w 2019 roku. Twoje życie w moich rękach. Opowieść o Polskiej Służbie Zdrowia, to zbiór wywiadów z lekarzami, który znalazł się na trzecim stopniu podium. Książka opowiada o pracy w służbie zdrowia, pacjentach i działaniu systemu, widzianych z perspektywy lekarza. Medycy różnych specjalizacji i o różnym stażu dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi swojej codzienności zawodowej i szerszym spojrzeniem na zagadnienia ochrony zdrowia i rozwijającej się medycyny. Dla czytelników interesujące może być pokazanie rzeczywistości widzianej od z drugiej strony stetoskopu. Lekarze mówią o wyzwaniach, które na nich czekają, ale też o biurokracji i stresie. Czy pacjentom po lekturze tej książki łatwiej będzie zrozumieć emocje i zachowania tych, którzy często mają nasze życie w swoich rękach? Myśląc o lekarzu, wyobrażamy sobie człowieka w białym kitlu. Skupionego na działalności medycznej. Jednak bywają lekarze, którzy mają wiele pasji, a medycynę traktują trochę jak naukę humanistyczną, służącą rozwojowi, poznaniu i dobru człowieka. Jednym z wyjątkowych lekarzy był Andrzej Szczeklik. Specjalista chorób wewnętrznych, autor popularnych książek, np. Katarzis, w Słuchu Absolutnym, rozmowie z Jerzym Migiem, porusza zarówno tematy medyczne. Na przykład hodowla komórek macierzystych, klonowanie, jak i tematy dotyczące różnorodnych zainteresowań i szerokich znajomości bohatera. W książce pojawiają się wspomnienia dotyczące leczonych przez szczeklika twórców Lema, Miłosza, Szymborskiej, Wajdy, Tischnera i Mrożka. Profesor z wielką erudycją i dowcipem opowiada i odpowiada na pytania dotyczące jego kariery zawodowej i życia prywatnego oraz tego, jak nie tracić zainteresowania światem i rozwijać te nie tylko zawodowe. Kompetencje. Zdrowia dotyczy też książka Jak nie umrzeć przedwcześnie przepisy. Michael Krieger, lekarz i propagator zdrowego żywienia, po napisaniu pierwszej publikacji Jak nie umrzeć przedwcześnie postanowił wydać drugą książkę, uzupełniając teorię o kuchenną praktykę. O ile w pierwszej książce skupił się na teorii zdrowego żywienia oraz przekazaniu wiedzy dotyczącej wpływu diety na stan zdrowia o tyle w drugiej. Pojawiły się przepisy mające inspirować do wcielania w życie nawyków zdrowego żywienia. Dieta, aktywność fizyczna leżą u podstaw zdrowego stylu życia. Ale dla dobrego samopoczucia znacząca jest też sfera psychiczna. Tempo życia, wszechobecny stres, chęć, by wszystko zrobić asap, wyprzedzać deadline'y, unikać fakapów i zawsze otrzymywać pozytywny feedback, bywają męczące. Stąd też pewnie popularność książki. Magia olewania. Jak przestać spędzać czas, którego się nie ma, z ludźmi, których się nie lubi, robiąc rzeczy, których się nie chce robić. Sara Knight radzi, jak wytyczać swoje granice, nie przejmować się zbytnio oceną innych i tym, na co nie mamy wpływu. Być może dzięki zawartym w książce ćwiczeniom i przykładom z życia autorki, uda się trochę poprzestawiać priorytety, zwolnić, być bardziej zadowolonym z życia. rzucić wszystko i wyjechać w pieszczaty. To popularne hasło, znane wszystkim, spragnionym zmiany. Nasi czytelnicy wybrali jednak Beskidy i chyba nie chcą aż tak jednoznacznie odcinać się od swojego życia, bo planują zaledwie weekendowy wyjazd. Najchętniej pożyczaną książką popularno-naukową był przewodnik Beskidy na weekend. Stanisław Figiel opisuje dziewięć tras o różnym poziomie trudności i zaprasza do wędrówek po Beskidach, Pieninach, Podhalu i Spiszu. Autor, proponując trasy, opisuje też interesujące miejsca, pomniki przyrody i zabytki, dzięki czemu turysta może lepiej przygotować się do wyprawy. Wystarczą dobre buty, książka, i można iść w góry cieszyć się życiem. Kolejna chętnie pożyczana książka, klasyczne dzieło smutek tropików Kloda Lewisztrosa, to tylko pozornie rzecz o podróżach. W szerokim ujęciu autora jego egzotyczna podróż do Brazylii jest też. Odzwierciedleniem to życia jako podróży oraz pokazaniem złożoności i bogactwa świata. Prowadzone przez niego w latach 30. XX wieku antropologiczne badania nad kulturą Indian są też pretekstem do snucia refleksji łączących filozofię, socjologię i kulturoznawstwo. Myśli o różnorodności kultur, wpływie zachodu i miejsca ludzkości we wszechświecie. Książka sprzed pół wieku cały czas pozostaje jednym z ważniejszych dzieł myśli filozoficznej. Dziełem będącym, jak określił to sam autor, syntezą tego, co zrobiłem do tego momentu, a więc wszystkiego, co sądziłem lub o czym marzyłem. Rio Anaconda to kolejna książka podróżnicza, która znalazła uznanie w oczach naszych czytelników. Wojciech Cejrowski opisuje swój pobyt w kolumbijskiej dżungli i spotkania z jej mieszkańcami, a zwłaszcza ostatnim szamanem plemienia Karapana. Charakterystyczny styl, ciekawostki, wiele miejsca poświęconego opisom zwyczajów i codzienności Indian, pozwalają z jednej strony porwać się opowieści, a z drugiej mogą prowokować do zadawania odwiecznych pytań, m.in. o sens życia, znaczenie śmierci, pytań, które stawiają sobie ludzie pod każdą szerokością geograficzną. Od lat wśród najchętniej pożyczanych książek znajdują się pozycje historyczne, zwłaszcza te dotyczące II wojny światowej. W 2019 roku drugą najchętniej pożyczaną książką była publikacja Lizy Mundi: Dziewczyny od szyfrów. Nie jest to praca naukowa, a raczej opowieść o alianckich szyfrantkach, wzbogacona wywiadami z bohaterkami, ich zapiskami i szyfrogramami. Autorka, która, co warto podkreślić, zajmuje się dziennikarstwem, a nie badaniem historii, przypomina o mrówczej pracy amerykańskich deszyfrantek. A także przedstawia ich drogę od procesu rekrutacji i weryfikacji, przez codzienną działalność, aż po życie powojenne. Główną bohaterką publikacji jest Dr. Barton Brook, której losy czytelnicy poznają najdokładniej, ale oprócz niej w książce pojawia się blisko 500 nazwisk i historii kobiet zaangażowanych w łamanie szyfrów. Kolejną pozycją dotyczącą historii, związaną z II wojną światową, jest biografia Rokosowski, Borisa Sokołowa. Konstanty Rokosowski uważany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców II wojny światowej, a także ceniony był zabranie pod uwagę tzw. kosztów ludzkich oraz minimalizowanie strat podczas walk. Można go nazwać postacią tragiczną, jak sam o sobie mówił, ironia losu. W Rosji ja był Polakiem, a w Polsce ruskim. Urodzony w Warszawie jako nastolatek podczas I wojny światowej został wcielony do armii rosyjskiej. Brał udział w rewolucji październikowej, wojnie domowej w Mongolii i Hiszpanii. Był represjonowany w 1937 roku podczas czystek w Armii Czerwonej. Uznany za jednego z najlepszych radzieckich strategów II wojny światowej, po 1945 roku był m.in. ministrem obrony narodowej oraz wicepremierem PRL. W 1950 roku wydał rozkaz czystek wśród oficerów wojska polskiego, a w 1956 Wyjechał z Polski. Autor biografii wiele miejsca poświęca przebiegowi działań wojennych i strategiom najważniejszych bitew dowodzonych przez Rokosowskiego. Boris Sokołow ma w swoim dorobku także biografię Bułchakowa oraz książki poświęcone wojennej historii ZSRR. Poza historiami wojennymi, nasi czytelnicy bardzo chętnie czytają biografię. W 2019 roku najczęściej sięgali po szkołę falenicką. Stefan Szczepłek. Opowiada m.in. o tym, jak nie został piłkarzem, ale stał się jednym z najbardziej znanych i cenionych dziennikarzy sportowych. Poza tematami sportowymi poruszane są też prywatne wątki. Historia jego rodziny oraz znajomych, których poznał w rodzinnej falenicy. Pełna anegdot m.in. o Franciszku Pieczce, Agnieszce Osiecki, Aleksandrze Fonczcie, a także żywego humoru i ciekawych komentarzy książka jest historią życia doskonałego dziennikarza i pasjonata sportu ale także interesującego człowieka i jego bliskich. Wśród chętnie pożyczanych książek znalazły się też autobiograficzna i satyryczna książka Jacka Fedorowicza Hamo Sapiens oraz biografia Zbigniewa Wodeckiego Wodecki. Tak mi wyszło. Autorstwa Kamila Bałka i Wacława Krupińskiego. Po dominacji polskiej literatury obyczajowej nastąpiła zmiana w czołówce najchętniej pożyczanej beletrystyki w Bibliotece Raczyńskich. Na szczycie zestawiania Znalazł się kryminał. Ale nie jest to opowieść autora, do którego na targach i festiwalach ustawiają się kolejki czytelników. Ponad 800 razy nasi czytelnicy pożyczali czwarty klucz Zygmunta Zajdlera-Zborowskiego. Powieść kryminalna była publikowana w odcinkach na łamach Kuriera Polskiego w roku 1981. W 2009 wydana w formie książkowej, a w 2019 roku wznowiona. Czwarty klucz to historia o zbrodni i miłości. Dziennikarka Joanna zostaje porzucona przez narzeczonego Piotra. Wkrótce nowa miłość mężczyzny zostaje zamordowana. Jakby tego było mało, okazuje się, że Piotr był zaręczony z wyjątkowo zamożną kobietą, której siostrzeniec był bardzo sceptycznie nastawiony do nowego wybranka. Czy skończy się na jednej ofierze? Zygmunt Zeidler zborowski żył w latach 1911-2000 i napisał blisko 70 książek. Był absolwentem polonistyki warszawskiej, a po II wojnie światowej pracował jako urzędnik. Odmianą od codziennej pracy w Ministerstwie Żeglugi i Handlu Zagranicznego stało się dla niego pisanie historii kryminalnych, które zaczęły publikować gazety. Później był m.in. redaktorem Telewizji Polskiej oraz jednym ze współtwórców Teatru Sensacji Kobra. Jego powieść, bardzo dobry fachowiec, posłużyła za kanwę scenariusza jednego z odcinków serialu „07” Z Głosie. W swoich książkach stworzył m.in. postać Stefana Downara, majora Stefana Downara i milicjanta Franka Kociuby. Pisarz przez dwa lata mieszkał we Włoszech, podróżował też po Ameryce Południowej, a ślady tych wojaży można znaleźć w jego twórczości. Książki Zajdlera-Zborowskiego były wydawane m.in. w popularnej serii Srebrnego Klucza. W 2018 roku w naszym zestawieniu pojawiła się książka B.A. Paris za zamkniętymi drzwiami. Rok 2019 przyniósł premierę jej nowego thrillera Pozwól mi wrócić. Książka ta zajęła trzecie miejsce w naszym rankingu. Fin wraz z ukochaną wyjeżdżają na wakacje do Francji. Jednak podczas jednego z postojów dziewczyna znika. Ciała Laili nie ma, a śledztwo nie przynosi rozwiązania zagadki. Po dziesięciu latach Finn zaczyna życie uboko Ellen, siostry zaginionej. Jednak przeczucia i wspomnienia nie dają mężczyźnie spokoju. Tym bardziej, że z tajemniczych e-maili i telefonów wynika, że Layla nie zginęła, a sprawy sprzed lat wyglądały inaczej niż mężczyzna powiedział policji. Paris po raz kolejny pisze trzymającą w napięciu powieść o związkach międzyludzkich, wyborach, i różnych aspektach miłości. W pierwszej dziesiątce najchętniej pożyczanych książek znajduje się jeszcze kryminał Ostatni ślad, jednej z najbardziej popularnych niemieckich pisarek Charlotte Link, opowiadający o śledztwie dziennikarki, która próbuje dociec, dlaczego przed pięciu laty przyjaciółka nie dotarła na jej ślub. Wirus Judasza, Rolinsa, to trzymająca w napięciu historia o ratowaniu świata przed zagładą i zagadce pisma starszego od egipskich hieroglifów. Monachium to chętnie pożyczany thriller Roberta Harrisa, w którym tłem intrygi jest konferencja monachijska z 1938 roku oraz spotkanie dwóch przyjaciół ze studiów, z których jeden pełni obowiązki sekretarza Nevillea Chamberlaina, a drugi jest pracownikiem niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łamacz Dusz to kolejny thriller, w którym Sebastian Ficek niepokoi i budzi grozę, umiejscawiając akcję powieści w odciętej przez śnieżyce klinice psychiatrycznej, w której uwięzione zostają ofiary i sprawcy. Fantastyka, mająca jednych z najbardziej wytrwałych i oddanych fanów, po raz pierwszy pojawiła się w naszym zestawieniu. W 2019 roku czytelnicy sięgali po książki, które pokazują, jak szeroki i pojemny bywa ten gatunek. Z jednej strony, należąca już do klasyki, fantastyczno-humorystyczno-absurdalna powieść Adamca, z drugiej kolejne tą sagi, dziejącej się w świecie złożonym z baśniowych i mitologicznych wątków. Cześć i dzięki za ryby. W zasadzie niegroźna. To ostatnie części trylogii w pięciu częściach Douglasa Adamsa. Gdy w 1978 roku zaczęto nadawać serial radiowy Autostopem przez galaktykę, chyba nikt nie przeczuwał, że będzie to jedno z najbardziej znanych dzieł popkultury. Absurdalny humor, niezwykłe pomysły i kosmiczna rzeczywistość przysporzyły Adamsowi fanów na całym świecie. W ostatnich częściach akcja powieści może nieco zwalnia, czy raczej pędzi w mniej szaleńczym tempie, ale nadal bardzo dużo się dzieje, bo Arthur Dent wraca na Ziemię. Na czytelnika czeka jak zwykle sporo humoru, który niekiedy ukazuje drugie dno. Życie jest jak grejpfrut. Hm, dlaczego? Na zewnątrz jest pomarańczowe i lekko pomarszczone, a w środku mokre i śliskie. Poza tym ma w środku pestki. No i niektórzy ludzie zjadają połowę na śniadanie. Klasyczna już powieść Douglasa to nie jedyna pozycja z dziedziny fantastyki, która zaciekawiła naszych czytelników. Bramy światłości Mai Lidii Kosakowskiej. To powieść, w której autorka buduje swoją fantastyczną rzeczywistość pełną aniołów i demonów, nawiązując do różnych wierzeń i mitologii, m.in. hinduskiej i azteckiej. Drugi tom Bram Światłości w cyklu Zastępy Anielskie koncentruje się na podróży anioła zagłady Abadona Daimona Freya w strefy poza czasem. Poza mnogością oryginalnych bohaterów i wydarzeń, autorka korzysta też z motywu wędrówki – aby nie tylko pokazać fantastyczne światy, ale także umożliwić bohaterowi lepsze poznanie siebie. Fantastyka z absurdalnym humorem lub alternatywny świat pełen niezwykłych stworzeń. Czyżby nasi czytelnicy chcieli oderwać się od realnego świata, nie panikować i dać się porwać innej, niezwykłej rzeczywistości? W poprzednich zestawieniach pierwsze miejsca należały do pisanej przez kobiety literatury obyczajowej. Choć w 2019 roku na podium nie stanęła żadna polska autorka, to kolejne miejsca pokazują, że sympatia do tak zwanej literatury kobiecej nie słabnie. Na czwartym miejscu uplasował się Oskarżyciel Whitney G, popularnej autorki romansów i erotyków. To pierwszy tom serii Domniemanie Niewinności, której bohaterem jest wzięty prawnik, ceniący znajomości bez zobowiązań. Jednak na jego drodze, najpierw wirtualnie a potem w rzeczywistości, staje kobieta. Dla której Andrew Hamilton złamie swoje zasady. Pani Dalloway postanowiła, że sama kupi kwiaty. A Eleanor Flood postanowiła, że dziś będzie inaczej. Książka Mary Simple to opowieść o jednym dniu z życia kobiety, która wstaje z nadzieją na wyjątkowy i inny niż wszystkie dzień. Ale życie weryfikuje jej oczekiwania. Autorka między innymi dobrze przyjętej i ekranizowanej powieści Gdzie jesteś, Bernadette? W swojej najnowszej książce z humorem, ale też szczerością opowiada o współczesnym życiu kobiety łączącej dom, pracę i starającej się, by choć raz było inaczej. W dwóch poprzednich edycjach Co czyta Poznań, czołowe miejsca zajmowały książki Katarzyny Michalak. Tym razem, wśród tych najchętniej wypożyczanych, pojawiają się trzy życzenia czwarty tom serii mazurskiej. Jest w tej książce wszystko to, za co czytelniczki i czytelnicy polubili autorkę. Historie doświadczonych przez los ludzi leczących złamane serca, tajemnice z przeszłości, nadzieja na przyszłość i piękne otoczenie sielskiej, mazurskiej wsi. Katarzyna Michalak napisała już ponad 50 książek i cały czas pracuje nad nowymi. Nie ogranicza się tylko do powieści obyczajowych. Ma na swoim koncie także książki sensacyjne, fantastykę, a nawet poradnik. To były książki, które najchętniej czytali nasi dorośli czytelnicy. A co czytały dzieci? O tym opowiemy niebawem.